porozmawiajmy o boomersach. Nie, no śmieję się, ale... Wiecie, jak starsze pokolenie mówi, że pokolenie nastolatków, czy 20- albo 30-latków, że te pokolenia są miękkie, że są słabe, że są zrujnowane, że są patologiczne. I oni mają rację! Zaraz ktoś do mnie powie, nie? Okej, boomer, ale słuchajcie, chodzi mi o coś innego i teza, którą dzisiaj chcę przedstawić, jest absolutnie prawdziwa. My nie uczymy młodych ludzi przegrywać, prawda? Pokolenie naszych rodziców już bardzo często było pokoleniem, które nie uczyło młodych ludzi przegrywać. Klepiemy wszystkich po plecach, kiedy coś im nie wychodzi, bla, 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 bla. Wszyscy znamy te śpiewki. Nie o tym dzisiaj. Chodzi mi dzisiaj o coś innego. Sednem tego całego problemu jest to, że jeśli ty masz 20, 30, 40 lat i wyłamiesz się z tego protokołu, o zwycięstwo naprawdę nie jest trudno. Biznes, psychologia, rozwój, podróże, muzyka. Slow down. Lektor po godzinach. With everything in motion. Zaprasza Krzysiek Buratyński. Ja nie znoszę szkoły. Jeśli słuchałaś wcześniejszych odcinków, to pewnie wiesz, że nie miałem problemów ze szkołą per se. Uczyłem się dobrze, uczyłem się nawet bardzo dobrze, ale to nie zmienia faktu, że nie znoszę instytucjonalnej edukacji, w której tempo mojej pracy jest dostosowane do najsłabszego ogniwa w klasie. Oczywiście to nie jest wina słabszego ucznia, że nie nadąża i oczywiście nauczyciel powinien zadbać o właściwe prowadzenie nauki tak, by każdy mógł przyswoić materiał, ale w dobie wszechobecnych możliwości indywidualnego kształcenia można rozwinąć skrzydła i wykorzystać potencjał technologiczny do szybszego rozwoju. Ja nie przestaję się uczyć. Po studiowaniu na Akademii Muzycznej zająłem się rozwojem swojego studia, swojej firmy, swojej marki. Ale wykorzystując swój wiek i możliwości statusu studenta, czyli na przykład ulgi podatkowe, które powodowały, że moja oferta na początku mojej działalności była dużo, dużo atrakcyjniejsza dla moich klientów, kontynuowałem swoją edukację. Uczyłem się zaocznie, żeby nie kolidowało to z ogromnymi nakładami pracy w mojej działalności w studiu, w teatrze i na scenie, ale też nie chciałem marnować czasu poświęconego na zdobywanie wiedzy, dlatego zamiast wybrać jakieś pierwsze, lepsze, nie wiadomo co, żeby tylko mieć, wiecie, ubezpieczenie i status studenta, to ja ukończyłem dwa kierunki, które uznałem za najbardziej przydatne w mojej pracy. Dosłownie siadłem po prostu przeanalizować ofertę różnych szkół, które były wokół i znalazłem te rzeczy, które faktycznie wnosiły coś cennego do mojego rozwoju. No i dlatego pierwszym kierunkiem, który skończyłem, była administracja, bo to ona nauczyła mnie podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, księgowania, sposobów finansowania firmy, czyli na przykład jak pisać dokumentacje i wnioski o granty i dotacje. Nauczyła mnie podstaw zagadnień prawniczych, cywilnych, karnych, handlowych, prawa pracy czy prawa autorskiego. No a drugim z kolei później był kierunek psychoterapeutyczny, który dał mi mnóstwo narzędzi do pracy z ludźmi, do budowania właściwych relacji, do rozumienia mechanizmów popychających ludzi do działania i wykorzystywania tych mechanizmów, żeby pomóc ludziom się rozwijać, na przykład jako trener śpiewu czy trener w teatrze. Czemu o tym opowiadam? No i czemu zacząłem od zdania, że nienawidzę szkoły, kiedy później mówiłem o tych wszystkich ścieżkach edukacyjnych? Bo chcę zwrócić ci uwagę na pewną mądrość zawartą w tej historii. Te dwuletnie kierunki nie kosztowały mnie ani grosza, a przez właściwe dobranie do moich potrzeb dały mi zestawy narzędzi do pracy, którą od wielu lat wykonuję każdego dnia. Pewnie nie pracuję w urzędzie, ale administracja pozwoliła mi dokładnie zrozumieć, jak muszę prowadzić swoją firmę, żeby nie popaść w tarapaty, na przykład z urzędem skarbowym. Zdajesz sobie sprawę, ilu przedsiębiorców zakłada firmę, nie rozumiejąc różnicy między PIT-em i VAT-em? To jest zatrważające. Ja takich przedsiębiorców spotykam każdego dnia. To jest chore, ale to jest rzeczywistość. Ale jeszcze bardziej zatrważające jest, że kiedy tych przedsiębiorców zaczyna już to przerastać, albo co gorsza właśnie urząd skarbowy zapuka do drzwi,
No to wtedy oni szukają drogich szkoleń, na których różni biznesowi coache kasują ich po parę tysięcy złotych za dzień, żeby mówić im dokładnie to samo, co ja dostałem za darmo w szkole. Ucząc się z kolei na kierunku psychoterapeutycznym, przez 2 lata poznałem podstawy pomocy ludziom, których blokuje ich głowa. No i nie ośmieliłbym się z tak podstawową wiedzą otworzyć gabinetu psychoterapii, choć teoretycznie mam do tego kwalifikacje, ale na bazie tej wiedzy mogłem zgłębiać te tajniki dalej, w takim zakresie i w takich obszarach, w jakich było mi to potrzebne do mojej codziennej pracy, do prowadzenia szkoleń i konsultacji, do pomagania ludziom, którym staram się pomóc każdego dnia. I samo to, że ja poznałem różnice w różnych szkołach terapeutycznych, że wiem, czym się różni behawioralna od psychoanalizy, czym jest gestalt i tak dalej, to wszystko są bardzo solidne podstawy, które naprawdę procentują każdego dnia w mojej pracy. I znowu, zobacz, dostałem taką wiedzę za darmo. Wystarczyło po nią sięgnąć. I znowu, jest to wiedza, którą obecnie można znaleźć w dziesiątkach drogich kursów online, prowadzonych nieraz przez tych samych specjalistów, którzy uczyli w mojej szkole czy podobnych jej instytucjach. Zaczynasz już widzieć, o co mi chodzi w dzisiejszym odcinku? Wiedza jest na wyciągnięcie ręki. I to jest coś absolutnie niesamowitego. Żyjemy w naprawdę wspaniałych czasach. Teraz nawet można te wszystkie rzeczy poznawać zdalnie, online. Sam zresztą niedawno zrobiłem kolejny kurs kwalifikacyjny na certyfikowanego trenera szkoleniowca w całości online w szkole zlokalizowanej w Poznaniu, choć ani razu nie musiałem tam pojechać. To są fascynujące możliwości. Ale jest jakieś ale. Clue dzisiejszego odcinka będzie trochę zaskakujące. No bo tak, technologia, możliwości, wiedza, rozwój, wszystko na wyciągnięcie ręki. Tylko 99% ludzi wokół ciebie jest zbyt leniwa i roszczeniowa, by po to sięgnąć. Nie chce im się, nie widzą sensu, wagarują, uciekają z tej szkoły jak najszybciej, nie korzystają ze wszystkich możliwości, które są wokół, bo po prostu wolą siedzieć na kanapie i oglądać telewizję. Oni nie sięgają po te możliwości, ale ty możesz. Wykorzystaj to. Bądź częścią tego 1% ludzi ambitnych, nastawionych na rozwój, na bycie kimś lepszym. Pomyśl, czego ci trzeba. Jakie treści są ci potrzebne, żeby rozwinąć swoją pasję, twoją firmę, żeby spełnić twoje marzenia. Jeśli chcesz w przyszłości zająć się produkcją ręcznie rzeźbionych mebli, ale nie masz jeszcze swojego warsztatu, no to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć od zdobywania wiedzy z kanałów na YouTubie czy z kursów online. Jeśli zbierasz pieniądze na kurs pilotażu, no to przecież nie ma przeciwwskazań, żeby z pomocą grup branżowych czy kanałów tematycznych uczyć się lotniczego żargonu, historii awiacji czy inżynierii lotniczej. To zaprocentuje, kiedy już zaczniesz kurs. Chcesz otworzyć swoje studio arteterapii albo żłobek? Zdajesz sobie sprawę, ile pomocnych kursów związanych z takimi zagadnieniami możesz znaleźć w swoim mieście, w swoim domu kultury, w swoim urzędzie pracy? Ile online? Chcesz założyć jakąkolwiek firmę? Sprawdź ofertę darmowych szkół policealnych czy studiów w okolicy. Kształcenie, w tym kształcenie ustawiczne, ma sens tylko jeśli nadasz mu sens. Ja mogę nie znosić szkoły, ale jednocześnie potrafię wykorzystać wartość, którą szkoła potrafi dać. Dobierz kierunek czy kurs tak, by wykorzystać zainwestowany czas jak najlepiej, żeby przybliżyć się do spełnienia swoich marzeń, do osiągnięcia celu. To samo jest z lektorstwem. No nic samo się nie zrobi. Ja to widzę cały czas. Ludzie, którzy odkładają to na później, którzy latami chodzą wokół tematu bycia lektorami, ale czekają, cały czas czekają, żeby coś się wydarzyło, żeby coś się zrobiło, żeby głos się poprawił, żeby dykcja się poprawiła, żeby mikrofon się odpowiednio ustawił, żeby demo się wysłało, żeby klienci spadli z nieba. To tak nie działa. Nic samo się nie zrobi, ale możesz sobie pomóc, chłonąc wiedzę na długo przed pierwszą sesją, przed pierwszym demem czy przed pierwszym zleceniem.
Nawet jeśli nie chcesz inwestować na początku, zobacz, ile jest darmowej wiedzy. Zajrzyj na mój kanał Na Lepszy Głos, zajrzyj na lepszygłos.pl, na bloga. Zobacz, ile tam jest artykułów, które zwiększą twoją wiedzę na temat pracy lektora. Zajrzyj na kanał Maćka Jabłońskiego, który szeroko opracowuje pewne tematy związane właśnie z emisją głosu czy dykcją w pracy lektora. Szukaj darmowych treści. W miarę rozwoju dopiero pomyśl, w co warto zainwestować. Czy to będzie kurs online, czy to będzie nawet jedna godzina spędzona w pobliskim studiu nagraniowym, żeby pomacać mikrofon i słuchawki. To wszystko będzie procentować. Wykorzystuj te szanse, które są wokół ciebie. Sięgaj po wiedzę, bądź tym 1% najbardziej ambitnych ludzi. To oni kształtują branżę, to oni budują rynek, budują gospodarkę i budują siebie samych. Przełam protokół, przełam standard. Bądź lepszy, bądź kimś wyjątkowym. Wyciśnij jak najwięcej z możliwości, które są wokół ciebie. Trzymam kciuki. Jeśli uważasz, że inspiracja w tym odcinku może się przydać komuś, kogo znasz, udostępnij ten odcinek i oczywiście zaobserwuj i przesłuchaj poprzednie odcinki, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś. Trzymaj się, do usłyszenia już w następnym odcinku.